W poprzednim filmie mówiłem o tym, co to jest jądro macierzy. Podałem ogólną definicję i pewne własności, o których tu jeszcze przypomnę. A teraz zrobię konkretny przykład. Znajdziemy sobie jądro tej macierzy A, która tutaj jest napisana. Więc przypominam, co to jest jądro? Jądro to jest zbiór wszystkich wektorów, które spełniają takie równanie jednorodne, że A pomnożone przez wektor x daje w wyniku. 0. daje w wyniku wektor zerowy. To może, żeby lepiej zrozumieć, jak to równanie wygląda, to napiszę teraz to na składowych, czyli napiszę moją macierz. Moja macierz A, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. W działaniu na wektor x. No właśnie, no i teraz tutaj będę miał wektor x, który ma ile składowych? No wiemy, że żeby to się dało pomnożyć, no to x musi mieć tyle składowych, ile jest kolumn, tej macierzy, a czyli 4 składowe musi mieć wektor x. x1, x2, x3, x4. No a w wyniku dostaniemy wektor zerowy. Ale wektor zerowy, który ma ile składowych? No ma tyle składowych, ile jest wierszy tej macierzy. Czyli 3 składowe. To jest taka postać tego równania na składowych. No, mieliśmy macierz wymiaru 3 na 4 czyli miała trzy wiesze, cztery kolumny, czyli daje się ją mnożyć przez wektory, które mają cztery składowe, a w wyniku wtedy dostajemy wektor, który ma trzy składowe. No dobrze, czyli to jest zbiór rozwiązań tego równania. To jest moje jądro, więc ja może napiszę tę definicję, przypomnę z poprzedniego filmu, że jądro, ker, macierzy A, to jest zbiór takich wektorów, w tym wypadku, Wektorów, które mają cztery składowe, czyli należących do przestrzeni R4, takich, że A razy X daje 0. Taka była definicja jądra w poprzednim filmie. No to ja może teraz napiszę, jak wygląda ten układ równań dla, dla tej macierzy. No bo, żeby do, napisać ten układ równań, to trzeba po prostu pomnożyć to macie przez ten wektor, czyli muszę pomnożyć pierwszy wiersz przez wszystkie te niewiadome. Czyli będę miał tak, x1 dodać, x2 dodać x3 dodać x4 równa się 0. To jest pierwsze równanie. Drugie równanie dostanę, jak pomnożę wszystkie te niewiadome przez drugi wiersz, czyli będę miał x1 dodać 2x2 dodać 3x3 dodać 4x4 równa się 0. No i wreszcie trzecie równanie dostanę, jak pomnożę ten wektor przez trzeci wiersz i będę miał Równanie 4x1, dodać 3x2, dodać 2x3, dodać x4, równa się 0. No i to jest układ równań, który muszę rozwiązać. No jak rozwiązuje się układ równań? No najprościej, tak jak pokazywałem w którymś z filmów, napisać macierz rozszerzony tego układu równań i zredukować ją wierszowo, doprowadzić do postaci schodkowej zredukowanej. No to napiszmy macierz rozszerzony tego układu równań. No, ale teraz właściwie, jak napiszemy tę macierz, to po prostu wrócimy do tego, co tutaj było na początku. Bo ja tę macierz to tutaj znam właściwie, to od tej macierzy tutaj zacząłem, i dla, ma dla równania macierzowego napisałem takie równania, taki układ równań, który jest równoważny temu macierzowemu równaniu. No, a teraz z powrotem wracam do równania macierzowego. Może to się wydawać trochę bez sensu, ale po prostu chcę pokazać tutaj wszystkie. Wszystkie sposoby patrzenia na, na, na ten problem. Można patrzeć na to jako takie równanie macierzowe, można patrzeć jako układ równań. To są dwa zupełnie równoważne sposoby zapisania tego samego równania czy układu równań. No i teraz napiszę, macie jeszcze ostrzeżone tego układu równań, czyli tutaj za kreską wpisuję to, co było po prawej stronie. W tym wypadku są to same zera. Więc to jest szczególny przypadek. Jak się za chwilę przekonamy. Cokolwiek nie będziemy robili tutaj z tymi wierszami, dodawali wiersze do siebie, mnożyli wiersze przez liczby, no to tutaj po prawej stronie zawsze zostanie 0. Więc tak naprawdę jak tych zer mógłbym nie pisać, no ale tutaj tym razem wyjątkowo je napiszę po to, żeby pokazać, że rzeczywiście tutaj będą cały czas zera, więc w przyszłości może będziemy mogli tych zer po prostu nie pisać. No to teraz chcę tę macież zredukować wierszowo. Był film na ten temat, wiadomo jak to się robi. Więc tutaj szybko wykonam tę redukcję. Powiedzmy, że chcę, żeby ten element był jedynym niezerowym w tej pierwszej kolumnie, czyli pierwszy wiersz przepisuję bez zmian i będę go dodawał z odpowiednimi współczynnikami do pozostałych wierszy, tak żeby dostać 0 wszędzie poza tym pierwszym elementem w tej pierwszej kolumnie. No to co muszę zrobić, żeby tutaj dostać 0? No muszę od drugiego wiersza odjąć pierwszy wiersz. Wtedy mamy 1 odjąć 1 jest 0. No i dalej mamy 2 odjąć 1 to jest 1, 3 odjąć 1 to jest 2, 4 odjąć 1 to jest 3, 0 odjąć 0 jest 0. Teraz, żeby tutaj dostać 0, to muszę od trzeciego wiersza odjąć 4 razy wiersz pierwszy, czyli tak, tutaj mamy 0. 3 odjąć 4 to jest minus 1, 2 odjąć 4 to jest minus 2, 1 odjąć 4 to będzie minus 3. 0 odjąć 0 to jest 0. Czyli tak jak mówiłem, cokolwiek tutaj nie robimy, ta prawa strona się nie zmienia, zostają 0. Moglibyśmy tym, tych zer w ogóle nie pisać. Tylko pamiętaj, że tutaj wtedy, kiedy trzeba będzie napisać prawe strony, to że one zawsze będą 0. No dobrze, no to teraz ten element chcę, żeby był wiodący w tym wierszu, czyli jedynym niezerowym w tej kolumnie. Czyli ten wiersz przepiszę bez zmian. A co z pozostałymi? No, bardzo prosto. Jak tutaj chcę mieć 0, no to muszę od pierwszego wiersza odjąć wiersz drugi, i wtedy dostanę to jest 0. Czyli tak, tutaj mam 1 odjąć 0 to jest 1, 1 odjąć 1 to jest 0 tak jak chciałem, 1 odjąć 2 to będzie minus 1, 1 odjąć 3 to będzie minus 2, 0 odjąć 0, 0. A tutaj mamy 0 odjąć. A właśnie, co tu jeszcze trzeba zrobić? Tutaj musimy Teraz, żeby tu dostać 0, no to musimy do trzeciego wiersza dodać wiersz drugi. Czyli 0 dodać 0 daje 0, 1 odjąć 1 to jest 0, 2 odjąć 2 to jest 0, 3 odjąć 3 to jest 0, 0 dodać 0 to jest 0. Czyli widzimy, że dostaliśmy taki wiersz zerowy, który mamy same zera. No to jak wiemy z filmu o Macierzy schodkowej zredukowanej, to odpowiada takiej sytuacji, że mamy równanie po prostu trywialne 0 równa się 0, czyli tutaj mamy tak naprawdę tylko dwa liniowo niezależne równania i one są opisane przez te dwa pierwsze wiersze, a te dwa pierwsze wiersze to już jest macierz zredukowana, schodkowa zredukowana, dlatego że mamy tutaj w każdym wierszu taki element, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie, no i to są te dwa elementy. No więc bardziej się już tego zredukować nie da. A to jest taka postać, która nam pozwoli odczytać rozwiązanie tego układu równań. No właśnie, no bo jak wygląda ten układ równań, który odpowiada, odpowiada tej zredukowanej macierzy? No Pierwszy wiersz odpowiada takiemu równaniu, że mam, że tutaj napiszę pod tą macierzą, że mam x1 dodać 0 razy x2, odjąć x3, odjąć 2x4, równa się 0, no a drugie równanie będzie wyglądać tak, 0 razy x1 dodać 1 razy x2, dodać 2x3, dodać 3x4, równa się 0. Czyli mamy taki układ równań. No i ten układ równań bardzo łatwo rozwiązać. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj dwa równania na cztery niewiadome. Czyli wiemy, że dwie spośród tych niewiadomych będą swobodne, a dwie wyznaczymy, za tych dwóch równań. No i które wyznaczymy? Wyznaczymy x1, bo ono występuje tylko w pierwszym równaniu, czyli z pierwszego równania wyznaczymy x1, a z drugiego równania wyznaczymy x2, bo występuje tylko w drugim równaniu, a x3 i x4 weźmiemy jako te swobodne parametry. No właśnie. Więc mogę napisać po prostu, że x1, pierwsze równanie przekształcając, przenosząc wszystko oprócz x1 na drugą stronę, napisać, że x1 jest równe x3, dodać 2x4, no a z drugiego równania wyznaczymy x2. Że to się równa minus 2x3 odjąć 3x4. No i teraz x3, x4 są dowolne, x1, x2 są wyznaczone już poprzez te wartości zmiennych x3, x4. Czyli mamy nieskończenie wiele rozwiązań. No i tu tutaj wygodnie jest napisać to w takiej postaci. Ja to tak lubię sobie napisać, że x1 równa się, x2, x3, x4. No i teraz x3 i x4 są dowolne, czyli mamy, powiedzmy, jakiś parametr t i parametr s, przy czym t i s są dowolnymi liczbami rzeczywistymi. x3 i x4 są dowolnymi liczbami, ale jeżeli wybierzemy wartość x3 i x4, to wtedy x1 i x2 nie są już dowolne, czyli tylko są wyznaczone przez te wartości, no bo x1 to jest x3 plus 2x4, czyli to będzie t plus 2s. A x2 to będzie minus 2x3, czyli t, minus 3x4, czyli s. No i to jest rozwiązanie sparametryzowane dwoma dowolnymi parametrami t i s. Można to zapisać jeszcze bardziej elegancko. Można napisać to w postaci takiego wektora x1, x2, x3, x4. No pamiętamy, że rozwiązujemy równanie na wektor, więc napiszmy to jako wektor. No i tutaj mogę napisać te składowe. Ale ja tutaj zrobię jeszcze coś sprytniejszego. Napiszę to w postaci T razy jakiś wektor, dodać S jak, razy jakiś inny wektor. No mogę tak zrobić, dlatego że tutaj po prostu mogę podzielić to na część zależną od tej, część zależną od S. No to popatrzmy. W pierwszej składowej mamy T plus 2S, czyli T jest mnożone przez 1, a S jest mnożone przez 2. W drugiej składowej mamy minus 2 razy T. Minus 2 razy t, minus 3 razy s. Tutaj mamy t, czyli po prostu mamy 1 razy t dodać 0 razy s, a tutaj jest na odwrót w ostatniej składowej. 0 razy t dodać 1 razy s. Czyli to równanie zapisałem w takiej eleganckiej postaci, że ten wektor, który stanowi rozwiązanie mojego układu równań, jest kombinacją liniową pewnych ustalonych wektorów, gdzie t i s, to są dowolne parametry. Czyli T jest dowolne, S jest dowolne, i każda taka kombinacja liniowa z dowolnymi parametrami T i S tych dwóch wektorów jest rozwiązaniem mojego układu równań. No a przypominamy sobie, że, że my szukaliśmy jądra macierzy. Mówiliśmy, że jądro macierzy to jest zbiór rozwiązań tego układu równań. Teraz widzimy, że ten zbiór rozwiązań rzeczywiście jest pod przestrzenią, ponieważ jest pod przestrzenią rozpiętą na dwóch wektorach. Bo jak mamy, Wektor, który jest dowolną kombinacją liniową dwóch wektorów, no wiemy, że to jest element pewnej podprzestrzeni, którą oznaczaliśmy w ten sposób. Czyli to jądro macierzy, którego szukaliśmy, zbiór rozwiązań tego równania, oznaczaliśmy w ten sposób zbiór podprzestrzeń rozpiętą na wektorach. Oznaczaliśmy to za pomocą takiego nawiasu ostrego. To jest zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych dwóch wektorów. Czasami też używa się takiego słówka span, że to jest przestrzeń rozpięta na. To jest inne oznaczenie na to samo. Przestrzeń rozpięta na dwóch wektorach, czyli zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych wektorów. A to jest dokładnie to, co nam tutaj wyszło. Wyszło nam, że zbiór rozwiązań tego układu równań to jest pod przestrzeń rozpięta na dwóch wektorach. No i w poprzednim filmie ja pokazałem w ogólności, że. Jądro macierzy jest pod przestrzenią. Co oznacza tylko tyle, że jak mamy jakieś rozwiązanie układu równań, to jak pomnożę to rozwiązanie przez liczbę, wezmę ten wektor pomnożony przez liczbę, to ten wektor pomnożony też jest rozwiązaniem tego układu równań, czy też tego równania macierzowego. Jak mam dwa różne rozwiązania, jak wezmę ich sumę, to ta suma też jest rozwiązaniem tego, tego równania. Więc w tym sensie pokazałem ogólnie, że jądro macierzy jest pod przestrzenią, a tutaj mamy na konkretnym przykładzie. Widzimy, że dostaliśmy jako zbiór rozwiązań takiego równania macierzowego, czy też układu równań, dostaliśmy po prostu pewną podprzestrzeń. W tym wypadku jest to podprzestrzeń dwuwymiarowa, rozpięta na dwóch wektorach. No i tutaj jeszcze na zakończenie taka ważna uwaga, że żeby znaleźć to jądro, znaleźć tę podprzestrzeń, to ja tutaj wykonałem redukcję wierszową tej macierzy A. Czyli tutaj mam moją macierz A, a tutaj w tym miejscu mam Taką postać, powiedzmy, oznaczam ją jako A z falką. Mam taką postać schodkową, zredukowaną tej macierzy A. No i tutaj u góry mam układ równań, który odpowiada tej macierzy A, a tutaj pod spodem, w tym miejscu, mam układ równań, który odpowiada tej macierzy zredukowanej. No i wiemy, że zbiór rozwiązań tego układu równań i tego układu równań jest dokładnie taki sam te układy równań są sobie równoważne, tego, że jeden z drugiego powstaje poprzez dodawanie stronami równań, mnożenie tych równań przez liczby, no więc zbiór rozwiązań jest taki sam, a zatem jądro tej macierzy A, która jest tutaj, i jądro tej macierzy A z falką jest takie samo. Czyli widzimy, że żeby znaleźć jądro macierzy, ja może to napiszę, no to wystarczy tę macierz zredukować wierszowo, znaleźć jej postać Wierszową, wierszowo zredukowaną, postać schodkową zredukowaną. I tutaj to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że te operacje na wierszach nie zmieniają jądra macierzy. Jądro tej wyjściowej macierzy A jest dokładnie tym samym, co jądro tej macierzy schodkowej zredukowanej. A jądro tej macierzy schodkowej zredukowanej bardzo łatwo jest znaleźć, dlatego że jak napiszemy dla niej ten układ równań, to, to jego rozwiązanie otrzymujemy natychmiast. I łatwo możemy zapisać to rozwiązanie w postaci, w postaci kombinacji liniowej takich wektorów bazowych, które rozpinają to jądro. Więc to jest coś, co warto zapamiętać, że operacje na wierszach nie zmieniają jądra macierzy i żeby znaleźć jądro macierzy, to wystarczy znaleźć postać schodkową zredukowaną tej, tej macierzy. No i tutaj ja pisałem macierz rozszerzony tego układu równań i te zera po prawej stronie, no, ale widzimy, że tych zer mógłbym w zasadzie, nie, w zasadzie nie pisać, dlatego że operacje na zerach zawsze dadzą zero, więc wystarczy skupić się tylko na tej macierzy i znaleźć jej postać schodkową zredukowaną. I wszystko w zasadzie odbyło się w tej linijce, gdzie ja w trzech krokach znalazłem postać schodkową zredukowaną tej macierzy, a dalej to już tylko było trywialne odczytanie, jakie jest, jak jest rozwiązanie tego układu równań definiowanego przez tę macierz zredukowaną.